że wszystko się skończy. Bo nie ma przyszłości ani dla Europy, ani nie ma przyszłości dla Polski, dla żadnego narodu, jeżeli będzie negował Boga, jeżeli będzie niszczył wartości chrześcijańskie i to, co Kościół niesie. Także dziękuję pięknie, księże profesorze, ojcze, dziękuję za wszystko. Pani Jadwigo. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ja także w sposób najszczerszy dziękuję Pani za ten przepiękny głos, za Pani świadectwo zaangażowania. Myślę, że to jest, oprócz wszystkich pięknych treści, które Pani przedstawiła, jest to sprawa najcenniejsza. Właśnie to osobiste zaangażowanie, ta determinacja, która jest determinacją w dążeniu do dobra, do walki ze złem, do pokonania zła. Dzięki takim ludziom jak Pani na pewno udaje się dokonać rzeczy po ludzku niemożliwych i myślę, że właśnie to jest bardzo konkretna wskazówka dla nas wszystkich, abyśmy na różne sposoby, w różny konkretny sposób, czy to właśnie poprzez modlitwę, czy poprzez właśnie interwencję u organizatorów takich przedsięwzięć, czy poprzez podpisywanie różnych petycji, z jednej strony protestowali, z drugiej strony wypraszali zmianę ludzkich sumień tych, którzy zło czynią. Z treści, które Pani podjęła, ja chciałbym krótko zwrócić uwagę na trzy sprawy. Pierwsza, rozpoczęła Pani swoje słowa od zauważenia, że to jest haniebny atak na Kościół Święty, który już od dłuższego czasu trwa, że to jest proces. I proszę Państwa, faktycznie my musimy być świadomi, raz jeszcze to pozwolę sobie podkreślić, musimy być świadomi tego, że to jest rzeczywiście proces toczącej się wojny kulturowej. To jest proces, który toczy się od dłuższego czasu i niejako sąduje coraz mocniej, coraz bardziej wyraziście nasze pola odporności. I zauważmy, proszę Państwa, powiedzmy to sobie bardzo wyraźnie, że to jest sądowanie dotyczące wyłącznie naruszania dóbr wiary chrześcijańskich. Żaden z artystów, tak zwanych artystów, ja bym bardzo, przepraszam, no powiem w tej chwili bardzo brutalnie, bardzo niepoprawnie politycznie, ale życzyłbym artystom Teatru Powszechnego w Warszawie, żeby zakpili sobie w podobny sposób z islamu. Chętnie przyjadę na Państwa pogrzeby dwa dni po tym spektaklu, dlatego że dwa dni po tych pogrzebach będziecie zarżnięci po prostu. Zarżnięci przez jakąkolwiek bojówkę islamską, która zjawi się zanim jeszcze skończycie ten spektakl czynić. No, bo oni powinni wchodzić. Bardzo życzyłbym, żeby pan reżyser przybywający właśnie z Chorwacji wystawił u siebie, czy też w Polsce spróbował wystawić sztukę prześmiewającą się z judaizmu. Chciałbym widzieć reakcję państwa wtedy, kiedy będziecie pociągani do odpowiedzialności przez instytucje międzynarodowe, przez różnego rodzaju trybunały, które będą osądzały was za znieważenie wartości judaistycznych. Proszę Państwa, Kościół katolicki jest najbardziej w tej chwili prześladowany w sposób fizyczny. Wiemy o tym doskonale, że męczeństwa, które dokonują się w naszych czasach, na naszych oczach, to są przede wszystkim męczeństwa chrześcijan. Nieporównywalna skala tych prześladowań w porównaniu z jakimikolwiek innymi tak zwanymi dyskryminacjami, prześladowaniami czy jakimikolwiek innymi aktami przemocy. To jest rzecz po prostu niesłychana. I takie akty przemocy dokonują się, rozpoczynają się właśnie od takich prób, od takiego sądowania. My nie możemy być tutaj obojętni. Jeżeli raz jeszcze to podkreślam, jeżeli nie chcemy, żeby profanowano nam kościoły, żeby bezczeszczono Eucharystię jutro, to my musimy dać odpór dzisiaj temu, co się dzieje w tym zakresie. Wspomniała Pani tutaj o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest interwencja władz w tym zakresie, który jest możliwy. Proszę Państwa, sytuacja jest o tyle złożona, że instytucje kulturalne typu właśnie teatry odpowiadają różnym instytucjom władzy państwowej.
większość z nich podlega instytucjom władzy samorządowej. Tak ma to miejsce właśnie w Warszawie, gdzie mówimy o teatrze powszechnym. Tak ma to miejsce w Poznaniu. Wspomniałem tutaj o nominacji dyrektora Galerii Arsenał, która no właśnie jest nominacją z decyzji prezydenta miasta, niezależnie nawet od gremium konkursowego, które podjęło zupełnie inną decyzję. A więc władze samorządowe tutaj rozstrzygają. I oczywiście, że oczekujemy od Ministerstwa Kultury na pewno jakiegoś stanowiska w tej kwestii, ale konkretne decyzje mogą zapaść poprzez interwencje władz samorządowych. A władze samorządowe mamy właśnie takie, jakie mamy. Czy to w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Słupsku, w którym gościłem kilka miesięcy temu i rozważaliśmy sobie pewne sprawy związane z prezydenturą w Słupsku i w Poznaniu. Proszę Państwa, prosty wniosek. Stoją przed nami wybory samorządowe, o których też w ostatnich miesiącach słyszymy dość sporo. Jeżeli chcemy odbudować Polskę, musimy odbudować samorządy. Musimy po prostu na pozycję prezydentów miast, przewodniczących różnych struktur samorządowych wybrać ludzi, którzy będą rzeczywiście ludźmi troszczącymi się o dobro wspólne, jakim jest Polska. To nie będą ludzie lansujący siebie, to nie będą ludzie lansujący jakąś kulturę inaczej, to nie będą ludzie, którzy wybierają zamiast celebracji uroczystości Powstania Wielkopolskiego rajd rowerowy czy przebywanie w łóżku. Będziemy po prostu musieli wybrać ludzi, którzy staną na straży tego dobra wspólnego, jakim są nasze małe ojczyzny i kultura w tych właśnie małych ojczyznach. I wreszcie ostatnia kwestia, którą Pani tutaj podjęła, niezwykle mi bliska i myślę, że nam wszystkim niezwykle bliska. Święty Jan Paweł II, jego rola. Jego rola w naszej kulturze, jego rola w tym wszystkim, co Polskę stanowi. Proszę Państwa, no właśnie, od lat podkreślamy tutaj, i tak jak Pani pięknie zauważyła, Radio Maryja kontynuuje to nauczanie Jana Pawła. W ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, w minionym roku, w tym roku kontynuujemy pracę nad bractwem świętego Jana Pawła II. To jest wielka inicjatywa, to jest wielkie dzieło, które staje przed nami jako wielkie wyzwanie. Oczywiście musimy być świadomi tego i coraz bardziej myślę, że każdy z nas jest świadomy, że w miarę upływu czasu wysuszają się nasze emocje, że nie jesteśmy już w stanie reagować tak, jak reagowaliśmy, jak moje pokolenie, ja sam reagowałem w latach 70., 80., kiedy Jan Paweł II był wybrany, kiedy przyjeżdżał do Polski, kiedy byliśmy skłonni odbywać pielgrzymki i stać długimi godzinami na placach, żeby usłyszeć jego słowa, żeby dostrzec mały, biały punkt gdzieś na morzu różnych kolorów ludzkiego zgromadzenia wieloset tysięcznego, które tam się zgromadziło. To są już inne emocje, jesteśmy starsi, dojrzalsi, ale też właśnie z drugiej strony, no właśnie jest czas na to, żebyśmy pochylali się nad tym nauczaniem. Wciąż powtarzam i będę to powtarzał z uporem. Nie mamy niczego lepszego niż nauczanie Jana Pawła II, jeżeli chodzi o konkretne dylematy moralne, społeczne, polityczne w naszej rzeczywistości. Jeżeli szukamy odpowiedzi na pytania, które nas dotyczą, choćby właśnie w tej chwili, w tej kwestii dotyczącej kultury, sięgajmy do Jana Pawła II. List do artystów, pozwolę sobie zacytować tutaj dosłownie dwa zdania, które warto może przenieść do sytuacji chociażby z Teatru Powszechnego, z Golgota, Piknik, z innych tak zwanych spektakli. Odrębne powołanie każdego artysty określa pole jego służby, a zarazem wskazuje zadania, które go czekają, ciężką pracę, do której musi być przygotowany i wreszcie odpowiedzialność, którą winien podjąć. Artysta świadomy tego wszystkiego wie także, że musi działać nie kierując się dążeniem do próżnej chwały, ani żądzą taniej popularności, ani tym mniej nadzieją na osobiste korzyści. Istnieje zatem pewna etyka, czy wręcz duchowość służby artystycznej, która ma swój udział w życiu i w odrodzeniu każdego narodu. To słowa świętego Jana Pawła II.
Granice wolności w kulturze to temat, który podejmujemy z księdzem profesorem Pawłem Burtkiewiczem, chrystusowcem, na naszej antenie. Księże profesorze, gdy słyszymy o tej roli samorządów, o tej roli kultury, która jest podstawowym sposobem bytowania człowieka, to zauważamy, mówiąc o małych ojczyznach, też, że jest próba wyodrębnienia kultury danego regionu i prowadzenia ku takim ruchom, może separatystycznym to zbyt wiele, ale takich ruchów, jak chociażby ruch Autonomii Śląska, czyli rozbicia naszej tożsamości narodowej. No, wiadomo, że naród i państwo to rzeczywistości wzajemnie uzupełniające się, żyjemy w tych granicach, które mamy po 1945 roku. Może nie zawsze z nich zadowoleni, nie możemy zapomnieć o całej naszej tradycji, historii, Polakach rozsianych po całym świecie, również tych, którzy nie weszli terytorialnie do granic po 1945 roku. Ale chciałbym tutaj zapytać o te małe ojczyzny, o budowanie jednej wielkiej historii, tradycji, kultury polskiej, pomimo wielu różnorodności i tego, co nazwalibyśmy, no właśnie, małą ojczyzną, czy takiej wierności tej ojcowiźnie, z której wyrośliśmy, czy to jako górale, czy jako Ślązacy, czy jako Kaszubi, czy też jako Kurpie, Kujawiacy. No nie wiem, skąd ksiądz profesor jest. Czy na przykład jak Nowosądeczczyzna. Ja jestem Dolnoślązak z Niederszlezjem, czyli to jest mieszanka wschodu. Mój tatuś świętej pamięci pochodził z obecnej Białorusi, okolice Brasławia, parafia Obsa, wioska pod wdzięczną nazwą Barkuniszki, a mamusia pochodziła spod Tarnowa, z Wojnicza konkretnie rzecz ujmując. Więc, a ja jestem Niederszlezjem, Dolny Śląsk. Ale mówiąc całkiem w tej chwili już serio, ojciec porusza tutaj niezwykle istotną kwestię. Z jednej strony powiedziałbym tak, ta kwestia pokazuje nam pewien bardzo, bardzo ważny mechanizm, który chyba jest ogromnie istotny dla zrozumienia wielu problemów. Z drugiej strony musimy zastanowić się nad tym, jak ominąć ten mechanizm, jak go pokonać i budować rzeczywistość pozytywną. O co konkretnie chodzi? Faktycznie mamy do czynienia dzisiaj z rozgrywaniem tematem kultur małych ojczyzn, regionów, jak ojciec słusznie zauważył, rozgrywaniem kultury dla celów antagonizacji. To nie jest oczywiście kultura, to jest polityka, to jest upolitycznienie kultury. I to jest zjawisko niezwykle, niezwykle groźne. To co... Przepraszam, znowu może tutaj kogoś urażę, ale wydaje mi się, że postawiłbym pewien znak równości między wykorzystywaniem kultury przez RAŚ, Ruch Autonomii Śląska, z taką pseudokulturą, która ma miejsce na scenach Teatru Powszechnego. Dlatego, że to, co jest w Teatrze Powszechnym, to, co było w Teatrze Powszechnym, to jest przecież też upolitycznienie, to jest polityczna walka z Kościołem i z Polską w jej obecnym kształcie. To, co czyni RAŚ, jest też upolitycznioną walką z tą strukturą bytu państwowego, z tą Polską, która jest w jej kształcie. A więc to jest po prostu manipulowanie kulturą, upolitycznianie jej dla osiągnięcia pewnych doraźnych korzyści. To jest zjawisko niezwykle niebezpieczne. Czy w takim razie odpowiedzią na to ma być jakaś kolchizacja, jakieś skołchozowanie kultury, uczynienie jej po prostu jednym wielkim jakimś uniformistycznym workiem, w który wrzucamy wszystko? Oczywiście nie. Bardzo ważne jest kultywowanie kultury w sposób taki, który jest charakterystyczny dla danego regionu, ale właśnie bez tego elementu politycznego. A więc ja myślę, że kiedy przyjeżdżamy właśnie, no chociażby na przykład Podhale i obserwujemy właśnie tradycyjną kulturę góralską,
która ma swoje piękno, ma swoją oczywiście dynamikę, ma swoją barwę, ma swoją gwarę. To jest coś pięknego, że możemy to przeżyć. Przejeżdżamy obok na Śląsk i możemy doświadczyć pięknej gwary śląskiej, pięknych obyczajów śląskich, pięknej specyfiki, na przykład pobożności śląskiej, która ma swoją rzeczywiście specyfikę. Jedziemy na drugi biegun na Kaszuby. Spotykamy się już nawet nie z gwarą, ale z językiem kaszubskim. Spotykamy się z piękną obrzędowością. Kiedy przebywałem w latach swojej młodości, w czasie wakacji we Władysławowie, zawsze byłem zafascynowany pewnymi obrzędami, pewną obrzędowością, pustymi nocami, które są tak charakterystyczne na Kaszubach, czy byłem zafascynowany na przykład pielgrzymkami, które mają też taką swoją oprawę artystyczną, że tak powiem, pokłony, powitania feretronami. Cała taka bardzo specyficzna, bardzo charakterystyczna, regionalna oprawa liturgiczna. Oczywiście za tymi zjawiskami kulturowymi kryją się też pewne konkretne etosy. My wiemy doskonale, że właśnie etos małopolski różni się od etosu wielkopolskiego. Wczoraj pan minister nauki i szkolnictwa wyższego w Poznaniu, czy przedwczoraj, rozpoczynając kongres nauki polskiej, mówił o tym, że on właśnie jako Małopolanin bardzo ceni poznańską oszczędność, poznańską, przede wszystkim właśnie oszczędność, na to zwrócił uwagę. A więc zaznaczył, że mamy tu do czynienia z pewnymi etosami wielkopolskim i małopolskim. I proszę Państwa, można by było snuć te rozważania długo dalej, ale to jest tylko mnożenie jednej zasadniczej sprawy. Musimy cenić i warto jest, żebyśmy cenili naszą kulturę, żebyśmy jej nie zamieniali w jakąś sztuczną cepeli, ale żebyśmy kultywowali ją w sposób autentyczny, żywy, taki, jaki jest sposobem autentycznego przeżywania kultury. Ale kultura jako podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi służy tworzeniu wspólnoty. Jeżeli ona natomiast staje się narzędziem antagonizowania, to możemy od razu powiedzieć nie, stop. To już nie jest kultura, to jest narzędzie walki politycznej, to jest narzędzie, które w gruncie rzeczy niszczy po prostu kulturę. Granice wolności w kulturze, temat podejmowany na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Prosimy, Radio Maria, halo? Halo? Cześć Boże, mam na imię Dariusz, czy jestem na antenie? Jesteśmy na antenie, prosimy, panie Dariuszu. Szczęść Boże, ja słucham z wielką uwagą dzisiejszej audycji i jest między innymi o tym, o profanowaniu Chrystusa, między innymi ta najnowsza sztuka teatralna Klątwa. Ja bym chciał powiedzieć, że to nie tylko w Polsce się coś takiego dzieje, ale na przykład również we Francji. Jestem bardzo chętnie oglądam francuski program muzyczny Mezzo. Muzyka klasyczna jest oraz jazzowa, również bluesowa, ale raz na jakiś czas, nie wiem, raz na rok, raz na dwa lata mi się zdarza jakaś wpadka. Kilka dni temu była sztuka pod tytułem Święta Zuzanna. Zdaje się, że takiej nawet nigdy nie było. I tam jest taka scena końcowa, gdy wychodzi na scenę kobieta nago i duży chrystusowy krzyż kładzie się na nią. I wiele innych scen bardzo profanujących Chrystusa. Więc no, moim zdaniem Francuzi niech się nie dziwią, że co rusz mają jakiś zamach terrorystyczny. Bóg się odwrócił od nich za tego rodzaju rzeczy. Także sprawa według mnie jest ogólnoeuropejska. No, uważam. Aha, jeszcze i odnośnie Francji również. W tym roku byłem w La Salette latem na pielgrzymce. To miejsce jest również nienależycie szanowane. Ludzie wchodzą do kościoła z psami, urządzają sobie dyskoteki, hałas. No, bardzo niemile byłem zaskoczony tym miejscem. To tyle z mojej strony. Przechodzę na odbiór. Dziękuję. Dziękujemy panie Dariuszu. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo serdecznie. Drobne dopowiedzenie. Była święta Zuzanna rzymska, męczennica i święta Zuzanna koreańska, jeżeli się nie mylę.
Ale problem, który pan tutaj porusza, jest oczywiście problemem bardzo istotnym. On pokazuje nam kondycję tej laickiej Europy, do której Polska usiłuje w bardzo karykaturalny sposób nawiązać. To po pierwsze, musimy właśnie stwierdzić, że faktycznie mamy do czynienia z różnymi obrazoburczymi spektaklami, wydarzeniami pseudosztuki w Europie Zachodniej. Przy czym też warto powiedzieć i musimy o tym mówić, że z tymi właśnie rzeczywistościami różne kraje, różne społeczności lokalne walczą. Ja w czasie audycji telewizyjnej wspomniałem taki kazus, bardzo ciekawy kazus austriacki Instytutu Otto Preminger Institut, który promował w Innsbrucku media audiowizualne. Prowadził również w Innsbrucku kino i oto w 1985 roku, w czasie audycji telewizyjnej mówiłem, że było to w latach 90., więc tu koryguję sprawę, zapowiedział 6 seansów filmu pod tytułem Rada Niebieska. Ten film był nakręcony na podstawie XIX-wiecznej powieści napisanej w Niemczech, powieści, która właśnie w sposób skandaliczny, po prostu ewidentnie bluźnierczy przedstawiała postać Boga Ojca, Jezusa, Maryi Dziewicy. Oczywiście nie będę tutaj nawet w najmniejszym stopniu odsłaniał właśnie tej pseudosztuki, ale powiedzmy sobie wprost, że jej scenariusz nie ustępował na pewno w niczym temu, co widzieliśmy, znaczy co było przedstawiane na scenach Teatru Powszechnego. I oto właśnie ta sztuka, która notabene w XIX wieku napisana, została bardzo szybko potraktowana przez sąd w Monachium w kategoriach przestępstwa. Otóż sąd monachijski w XIX wieku uznał autora za winnego przestępstwa przeciw religii i skazał na więzienie. Zakazano rozpowszechniania tej sztuki w Niemczech, ale przeniknęła ona za granicę. I oto właśnie mniej więcej prawie 100 lat później, 90 lat później w Austrii zostaje nakręcony na jej podstawie film. 6 odcinków filmu, który jest prezentowany przez ten Instytut Otto Preminger, jest prezentowany na seansach zamkniętych dla widzów dorosłych od lat powyżej lat 17. I proszę Państwa, Innsbruck, stolica Tyrolu, Tyrol 87% przeszło katolików, władze Tyrolu zakazują wyświetlania tego filmu, co więcej, konfiskują ten film. Oczywiście dokonuje się to na mocy lokalnych decyzji sądowych, które spotykają się rzecz jasna z reakcją tegoż właśnie Instytutu Otto Preminger. Instytut zwraca się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tutaj właśnie może pewne zaskoczenie. Otóż Europejski Trybunał Praw Człowieka, porównując ze sobą prawo do wolności religijnej, prawo do wolności sumienia, ochronę dóbr osobistych związanych z tymi wartościami, porównując z drugiej strony prawo do ekspresji, do wolności słowa i wolności artystycznej, staje po stronie władz Tyrolu. Orzeka, że te władze miały, że tak powiem, najkrócej prawo do takich decyzji, że miały także prawo nawet do konfiskaty tego filmu. A więc warto zwrócić na to uwagę, że te przykłady zagraniczne mogą, wbrew pozorom, może posłużyć nam pomocą w rozwiązywaniu też naszych spraw. I nie bójmy się z jednej strony tego, że właśnie Unia Europejska coś nam narzuci. Unia Europejska, Europejski Trybunał Praw Człowieka, mówiąc konkretnie, w takich sprawach jak ta, natury bardzo delikatnej, poszerza zdecydowanie kompetencje państw członkowskich. I to właśnie w ramach decyzji prawodawstwa czy prawa polskiego można takie skandaliczne incydenty jak ten, o których mówimy tutaj, rozsądzić. O ile będziemy mieli rzeczywiście praworządne i sprawiedliwe sądy, które będą wydawały wyroki na miarę realnie popełnionego przestępstwa. Ale dziękuję bardzo panu za to poszerzenie naszego spojrzenia, bo ono jest o tyle, myślę, cenne, że pokazuje nam, jak bardzo zdziczała i barbarzyńska w wielu
swoich przejawach jest kultura, tak zwana kultura europejska. No i rodzi się po prostu pytanie, co chcemy wybierać z tej na przykład kultury zachodniej, kultury francuskiej. Czy chcemy wybierać spektakl Święta Zuzanna, czy chcemy wybrać katedrę Notre Dame, czy opactwo Saint-Michel, czy sanktuarium w Lourdes, a więc to, co stanowi no, piękne dziedzictwo autentycznej kultury europejskiej. Krótko mówiąc, czy chcemy wybrać zło, czy chcemy wybrać dobro. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, prosimy Radio Maryja. Halo? 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 Tak, jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się. Pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kazimiera z Wrocławia. To tak na początek może żarcik dla pana księdza profesora, jako że z Wrocławia. Dwóch ludzi się spotyka i jeden mówi, Kaziu, ty skąd? Ja ze Lwowa. Ja też z Wrocławia. To tak może dla rozładowania. Chciałam powiedzieć, że we Wrocławiu jest podobna sytuacja przecież w Teatrze Polskim. Tak jak w Teatrze Powszechnym, może nie aż tak bardzo te sceny były kontrowersyjne i bulwersujące, ale jednak, no i to wszystko opiera się jednak o politykę. No, rządzi pan Dudkiewicz Nowoczesną, więc już nawet PSL-owców nie chcą, którzy być przeciwni. Pan Mieszkowski upolitycznił teatr całkowicie. No, tam były różne sprawy. A ja chciałam zapytać, gdzie jest pani Grunkiewicz-Walc, która no, dała ponoć 8 milionów dla Teatru Powszechnego i która nie ukrywała w pewnym momencie, że należy do odnowy w Duchu Świętym. Gdzieś zniknęła tutaj przy okazji tej reprywatyzacji. Jak to wygląda właśnie? Jak władze miasta do tego się nastawiają? I tutaj we Wrocławiu i w Warszawie. To tyle. Szczęść Boże. Dziękujemy. Z Panem Bogiem, Pani Kasimiero. Szczęść Boże, ja bardzo dziękuję za ten głos z Wrocławia i za to odsłonięcie Wrocławia, bo Wrocław jest mi bardzo, bardzo bliski. To jest miasto bardzo bliskie mojemu sercu, ale oczywiście odkładamy na bok sentymenty. Natomiast no to jest kolejny przykład walki, która toczy się na poziomie tej rzeczywistości lokalnej. Proszę Państwa, no raz jeszcze musimy właśnie zwrócić na to uwagę. To jest ogromnie ważna sprawa w całej tej strategii odbudowy Polski. Osiągnęliśmy niekwestionowane sukcesy, jeżeli chodzi o uwolnienie Polski od złych zarządzających na szczeblach centralnych. Natomiast pozostaje nam kwestia przemodelowania poszczególnych samorządów. To jest sprawa ogromnie istotna. Widzimy, jak właśnie akurat przykład Wrocławia pokazuje nam, jak bardzo ograniczone możliwości ma Ministerstwo Kultury właśnie w obecnym systemie prawnym. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć tak, no to w takim razie przenieśmy wszystkie instytucje kulturalne pod patronat Ministerstwa Kultury, ale oczywiście, że natychmiast wywoła to głos dotyczący centralizacji kultury, dotyczący pozbawienia jej autonomii. I to będą głosy w dużej mierze słuszne, dlatego że oczywiście musimy pamiętać o tym, że no właśnie w perspektywie małych ojczyzn, w perspektywie pluralizmu kultury lokalnej, regionalnej, dobrze jest, jeżeli szereg instytucji jest powiązanych właśnie, zakotwiczonych, zamocowanych właśnie w tych instytucjach samorządowych. To są podstawowe zasady nauki społecznej Kościoła, zasada solidarności, zasada pomocniczości, które określają nam tutaj miejsce tych instytucji mniejszych w obliczu instytucji większych. A więc nie tyle zmieniać tutaj strukturę, ile trzeba po prostu zmieniać konkretnych ludzi. I to jest proces, który na pewno staje przed nami jako zadanie. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Prosimy. Nie będzie Bóg Pan, Chrystus i Maryja za nim. Teraz i zawsze. Proszę Ojca. Prosimy głośniej i bardziej zdecydowanie, Pani Barbaro. Basia z Gdańska Brzeszcza. Chciałbym się zapytać o, czy wiadomo jest zasada tego spektaklu. Na pewno na niego nie pójdę, ale chodzi mi o to, żeby odrzucać te osoby
Nie chcę ich oglądać, nie chcę ich słuchać. Po prostu, czy mogę... No, panie Barbaro, odpowiemy na to pytanie. Oczywiście, że każdy spektakl ma swojego reżysera, ma scenarzystę, ma również odpowiedzialnego za kostiumy i też aktorzy nie są marionetkami, są to konkretne osoby i możemy ich poznać najczęściej czy najprościej na stronach internetowych teatru. Jest obsada w danej sztuce, kto gra, czy jest też obsada danego filmu czy przedsięwzięcia. A zatem to nie jest jakaś tajna sprawa. Dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo. Dobry wieczór. Mówi Halina Zamyr z Gardei. Z przykrością stwierdzam, że szalenie denerwuje mnie ta łagodność Polaków wobec tego europejskiego śmiecia. Więc nic dziwnego, że chrześcijanka nie powinna też obrażać, także wiesz, typowa wojna. Są pogańska. I będą, proszę ojca. Wojna pogańska. No bo jest przyzwolenie. Taki drań przecież nie słucha modlitwy. Do niego z modlitwą. No tak jak idzie się od śmiecia do śmiecia, to i za śmiecia mieli Jezusa. No. Ojcowie mówią, czy w stosunku do Żydów, czy do islamu też byście tak postępowali? No właśnie. Należy wziąć przykład z judaizmu, tudzież z islamu. No i wówczas skończą się te ekscesy. Ja chciałam troszkę z innej strony rzecz potraktować. Po pierwsze, żeby było wesoło, stwierdzam, że jest nowa jednostka chorobowa w psychiatrii, jakaś epidemiczna. O ile mnie pamięć nie myli, to psychiatria nie ma żadnych chorób zakaźnych, a jest jakaś psychoza, która nachodzi na Polskę od Zachodu. No ten Zachód, któregośmy tak pragnęli, prawda? No i teraz się go najemy. Mówi się o wstrętnych treściach i obrazach, ale nie mówimy o publiczności licznej, a przecież wśród tej publiczności są tak zwani wierzący. A jak w niedzielę słyszymy terkot tych takich kosiarek do trawy, to czy ktokolwiek zwróci uwagę takiemu wierzącemu? To ja robię, niewierząca. Podchodzę cichcem do płotu i pytam, przepraszam bardzo, czy pan jest wierzący? Tak, powiada pan garząc, żeby było lepiej słychać tą swoją maszynę. Tak, jest pan wierzący? A słyszał pan o czymś takim, co się nazywa dekalog? No proszę pana, a tam pisze, że pamiętaj, abyś dzień święty święcił. No to omiata mnie spojrzeniem łotrowskim taki osobnik i dopóki ja jestem na dworze, nie ośmiela się kosić trawy. Dopiero jak ta wstrętna zamyrka pójdzie do domu, to ja znów słyszę drrr i znów jest. Więc o publiczności się nie mówi, a publiczność jest drańska, bo gdyby jej nie było, to by tego chamstwa nie było. Dalej. Ja się dziwię, że nie są opublikowane nazwiska i imiona tych rzekomych aktorów. Reżyserem jest ponoć jakiś Chorwat. To się dziwię, bo Chorwaci to zdaje się katolicy
prawda? I trochę ich poróżnęli Serbowie podczas II wojny światowej. No to powinni wiedzieć, że draństwo boli. No więc jak to jest? Nie słyszę nazwisk ani tej damy, która zbierała, prawda, na zabicie Kaczyńskiego, ani żadnych tych takich podchodzących z tak zwanym seksem do postaci dla wszystkich Polaków i nie tylko dla Polaków na świecie drogiej, nieskazitelnej. Ja nie rozumiem, dlaczego Polacy nie korzystają ze swoich doświadczeń z lat poprzednich, a było takie coś, co się nazywało mały sabotaż, prawda było? Czy nie można do takiego teatru w czasie tego popisu, chamstwa wrzucić kilka bombek z czymś cuchnącym, na przykład kwas masłowy czy jakiś inny. Tak jak robili harcerze w czasie okupacji, narażając się na śmierć. Dzisiaj nikt by przecież nie zabił. Nic się złego nie dzieje. Po prostu smród zamyka gęby rzekomym aktorom i publikę wypędza z teatru i jest wesoło. Na zakończenie wspomnę o postaci, która słynęła z tego, iż nienawidziła Polaków. Ale ten człowiek miał świetne myślenia polityczne, a nazywał się Otto Bismarck. Otóż Otto Bismarck powiedział: łagodność Polaków stanowi Eldorado. On co prawda mówił o Żydach, ale ja troszeczkę zmienię i powiem, że wasza łagodność, Polacy, stanowi Eldorado dla wszelkiej społoczy europejskiej. Na tym kończę, pozdrawiam. Wszelka społocz europejska, Arvato FS, Vivus Finanse. Zapraszamy. Arvato FS, Vivus Finanse. Chciałbym może... Arvato FS, Vivus Finanse. Zapraszamy. Pani opowiadała o tych swoich doświadczeniach z sąsiadami koszącymi w niedzielę trawniki, Arvato FS, Vivus, dotyczące wszelka świętowania niedzieli, to przypomniałem sobie... Łaszczą się na te pieniądze i szukają, gdzie by co, kogo ściągnąć, niczym te pluskwy milenijne. Zapowiadałam, że ten program będzie, no i jest. ...całej bryły kościoła zamierzał osadzić przed frontonem krzyż. Arvato Vivus Finanse. To mieści się na 17 stycznia, jakoś tak. Zaczynał właśnie osadzanie tego, instalacji tego krzyża. Okazało się, że przed budynkiem kościoła znajduje się potężna skała, wcześniej jakoś niedostrzeżona, no i wiertła się łamały. Grafika, że nie bardzo jest, gdzie to jest, wiesz, adres kościoła. Ale to nie jest. Kiedy proboszcz poszedł tak zafrasowany, to zza płotu wychylił się najbliższy sąsiad plebanii i zapytał się go: a co tam farosz taki zatroskany chodzi? No więc proboszcz mu wyjaśnił i wtedy tenże człowiek... To nie jest ten nasz Włodek, co kradnie? Mówi tak, piwo na wernisażu. Farosz tak dziwi, przecież ten wasz Jezus powiedział, że na skalę zbuduje ten swój kościół. A mówiącym te słowa był pan Jan Szydlak, o ile dobrze słyszałem tę historię, ówczesny pierwszy sekretarz KWPZPR w Katowicach. Więc różne są drogi, którymi Pan Bóg może właśnie przypomnieć nam pewne prawidła naszego życia i naszego postępowania. W każdym bądź razie, wracając do istotnych treści, które Pani tutaj poruszyła i za które bardzo dziękuję,
Ja nie byłbym oczywiście tak radykalny w tym sensie, żeby wchodzić i wrzucać przedmioty cuchnące do teatru z różnych względów, między innymi dlatego, że podejrzewam, że prawo polskie jest tak skonstruowane, o czym wiem troszeczkę z własnego doświadczenia, że w takim wypadku odbiłoby się to niekonsekwencją dla tych, którzy dokonują takiego czynu. Oczywiście proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chodzi mi tu o to, że sam próbowałem kiedyś wrzucać przedmioty cuchnące, ale z jedynego mojego doświadczenia z prawem, które miało miejsce po ataku na moją osobę w czasie wykładu antygenderowego w 2013 roku, wiem, że przedmiotem prac prokuratury i sądu stało się domniemane użycie paralizatora przez jednego z policjantów, natomiast sam atak na moją osobę i przerwanie wykładu nie spotkało się z żadnymi reperkusjami prawnymi. To są pewne zawiłości prawa. Ale ma pani zupełną rację, że łagodność tutaj jest łagodnością absolutnie niestosowną, że my musimy jako katolicy reagować. Jedną z takich form, myślę, jest właśnie rzeczywiście forma, no chociażby najprostsza, bojkotu zarówno tych instytucji, które szerzą takie bluźniercze spektakle, jak i osób, które w tych spektaklach biorą. Oczywiście, proszę Państwa, nie jest to miejsce, ani nie jestem tutaj osobą skłonną do tego, aby prezentować listę twórców tego tak zwanego spektaklu, ale ta lista jest oczywiście powszechnie dostępna. Wiemy, że jedno z tych nazwisk zostało szczególnie wydobyte i upublicznione w sytuacji, w której pani grająca, w cudzysłowie to wszystko mówię, grająca rolę w tym spektaklu, była też aktorką grającą w telewizji publicznej. I tutaj oczywiście telewizja publiczna, prezes telewizji publicznej miał takie prawo, aby właśnie osobę, która zachowuje się w sposób bluźnierczy i obsceniczny, zwolnić z instytucji, którą kieruje. My natomiast możemy po prostu zapoznać się z listą tych osób, które biorą udział w tym tak zwanym spektaklu i po prostu no chociażby bojkotować ich rolę, ich sztuki, filmy. Natomiast przede wszystkim możemy bojkotować samą instytucję, jaką jest w tym przypadku Teatr Powszechny. Możemy też, co raz jeszcze podkreślam, możemy włączyć się w akcje protestacyjne, podpisując listy. Już takie listy się natychmiast dzień po spektaklu zostały skierowane drogą internetową przez kilka przynajmniej instytucji. Ja bodajże podpisywałem list Citizen Go do prezydent miasta Warszawy, protestujący przeciwko temu skandalicznemu zjawisku. Im więcej takich listów zostaje zebranych, tym bardziej świadczy to o sile naszego działania. Ośmielę się tutaj lekko polemizować w sprawie modlitwy. Ci ludzie nie słuchają modlitwy. Ma pani z pewnością rację, ale wierzymy, że tej modlitwy słucha Bóg i że ta modlitwa ma moc zmiany ludzkiego życia. Nawet jeżeli sami zainteresowani, znaczy sami bohaterowie tej modlitwy jej nie słuchają, ona jest w stanie zmienić ich życie. Na pewno nie pomniejszałbym tej roli modlitwy, która ma moc zmiany ludzkiego życia. Bardzo dziękuję pani szczególnie za ten głos dotyczący właśnie publiczności i jakości naszego chrześcijaństwa. To jest ogromnie ważny głos, proszę państwa. I to jest chrześcijaństwo, głos, a chrześcijanizm to są dwie różne rzeczy. Dla nas dzisiaj, to, co jest dzisiaj, to nie było tego w chrystianizmie. No właśnie, krzyża nie było, obrazów nie było, bałwanów nie było. Proszę czytać psalm 115, już na prędce. Bogowie ich są marnością narodów, mają oczy, nie widzą, mają ręce, nie maczają, mają nogi, nie chodzą, to skracam. Niech podobni będą twórcy ich, ci, którzy im ufają, czyli ci, którzy robią te bałwany, niech będą tymi bałwanami, no bo przecież są tymi bałwanami. Z tej wiary katolickiej szydzą z jej świętych elementów, którzy nie respektują nauki Kościoła, żeby ci ludzie mienili się katolikami. W ostatnich tygodniach, miesiącach mam wiele okazji różnej korespondencji z ludźmi,
z którymi spieram się na temat pewnych kwestii, pewnych poglądów, głównie nazwijmy to społeczno-politycznych. To, co mnie szczególnie boli, to to, że ci ludzie no, mówią jednym pociągnięciem pióra, czy jednym wystukaniem maila w komputerze. Chodzę do kościoła i chodzę na demonstrację KOD-u. Mówię o konkretnej tutaj organizacji, konkretnym stowarzyszeniu, które, czy grupie, jakkolwiek to nazwiemy, która no zdecydowanie, jak wiemy, w swoich poglądach odcina się od nauki Kościoła. No bo nie można być za i jednocześnie przeciw. Mieliśmy tylko jedną w naszych dziejach taką postać o tym właśnie, o tej jednostce schizofrenicznej. Jestem za, a nawet przeciw, ale wiemy, że jest to postać raczej mało ciekawa w gruncie rzeczy. Nie mogę więc być katolikiem i jednocześnie być za aborcją. Nie mogę być katolikiem i być za in vitro. Nie mogę być katolikiem i jednocześnie występować przeciwko autorytetowi na przykład świętego Jana Pawła II. Nie mogę być katolikiem i szycić z krzyża, wykorzystując go jako narzędzie erogenne. Nie mogę być katolikiem i bez zaangażowania patrzeć na ścinanie krzyża piłą mechaniczną czy jakimkolwiek innym narzędziem. Tego się po prostu nie da pogodzić. Ma pani zupełną rację, że musimy zrobić sobie ogromny rachunek sumienia z naszej wiary, z naszego katolicyzmu. Za te słowa bardzo szczególnie dziękuję, bo one u progu Wielkiego Postu powinny nami jakoś wstrząsnąć. Jeżeli na takich spektaklach bywają ludzie, którzy jednocześnie, mówiąc trochę symbolicznie i skrótem, z takiego spektaklu idą do kościoła albo przychodzą na ten spektakl na taki spektakl z kościoła, to po prostu na to nie może być zgody. Bardzo serdecznie musimy odnowić nasz katolicyzm i jednocześnie przekonać tych, którzy właśnie są takimi schizofrenicznymi katolikami i zarazem wrogami Kościoła katolickiego, że taka schizofrenia jest po prostu chorobą i z niej trzeba się leczyć. Granice wolności w kulturze, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym Państwa gościem. Także proszę Państwa, program przygadał kocioł garnkowi. Jak można, proszę Państwa, dopuścić do tego, żeby Biblia była w śmietniku?
Nikt nie reaguje, bo ludzie oczywiście duże pieniądze mają, za duże pieniądze kupują książki. Tam nieraz w Pałacu Kultury były organizowane targi książki, już teraz nie, bo teraz tutaj na stadionie robią to dziesięciolecia, ale kupują książki, z pełnymi siatami wychodzą, dostaną za darmo Biblię, bo za tamte książki płacili. Dostaną za darmo Biblię i do śmietnika Nowy Testament idzie. To jest sens tu walczyć o pogański krzyż, który jest symbolem narządów płodnych męskich i żeńskich, proszę Państwa, pętelka z patykiem? Proszę poczytać książkę Wacława Korabiewicza. Przecież to byli czterech profesorów, których wystawa była pokazana w Muzeum Etnograficznym. Jest w kanale L Mercedes setki krzyży pokazanych, które to już Wacław Korabiewicz nie żyje, ale choroba. Ale jak przywiózł z Egiptu, to setki krzyży, oczywiście pogańskich. Z Gorzą ze Śląska. Witam księdza prowadzącego i księdza profesora. Też jestem z bólu. Niech Jezus na samochodzie ukrzyżowany był. To jest narzędzie zbrodni i to jest bałwochwalstwo, aby to czcić. Ale jak inteligentny człowiek, to dojdzie, że Jezus umarł po prostu na palu. To był taki zwyczaj. Na żadnym krzyżu. To były dodatki łacińskie, rzymskie, pogańskie. To trzeba sobie uwzględnić, że proces ewolucyjny odbywał się na bardzo długim okresie czasu pod wpływem pogańskich bodźców. Rzadko się mówi niemieckie obozy koncentracyjne, tylko raczej nazistowskie albo hitlerowskie, unika się tej nazwy. I tak myślę, że wszystkiemu wina zachodnia Europa. I na zakończenie mam taką własną sugestię, tak sobie czasami myślę, że świat chyba zwariował. Bo gdy ja zapalę papierosa na przystanku, jestem traktowany jako przestępca, bo naruszyłem prawa. Ale krew mnie zalewa, jak pedraści adoptują dzieci albo biorą ślub. I to jest w porządku. Do tego... Taki jest dzisiaj zwariowany świat. Tyle bym miał, pozdrawiam, szczęść Boże. Dziękuję. Prosimy, ksiądz profesor. Bardzo dziękuję za ten także wyrazisty głos. Oczywiście my możemy, proszę Państwa, konstatować, podobnie jak Pan tutaj przed chwilą to uczynił, że mamy takie przemożne wpływy tego zła z Zachodu. Na pewno w wielu wypadkach tak jest, że myśmy importowali z Zachodu zarówno dobro, jak i zło. No w tym także importowaliśmy całe ogromne obszary amoralności, braku kultury, czy właśnie zdegenerowanej kultury. To jest na pewno prawda, ale z drugiej strony wciąż musimy pamiętać, że no, jesteśmy ludźmi wolnymi, że nie obowiązuje nas, czy nie jesteśmy podlegli jakiemuś determinizmowi kulturowemu czy socjologicznemu. My zawsze stajemy w sytuacji wyboru. Nawet jeżeli ten wybór jest bardzo trudny, to wciąż pozostaje nam sytuacja wyboru. Stajemy w sytuacji jakiejś próby, pokusy. Mamy nadal zachowaną wolność wyboru, a więc to nie jest do końca tak, że Zachód nam coś narzuca. Zachód wpływa na nas, a my możemy i powinniśmy z tego Zachodu umiejętnie wybierać. Oczywiście trzeba też zwrócić uwagę na to, że Zachód niesie też ze sobą wartości. Nawet w tych zgniłych czasach mamy do czynienia z przykładami bardzo wzniosłymi, bardzo wartymi odnotowania. Francja, która była tutaj przywoływana kilkakrotnie w ostatnich latach, zorganizowała kilka bardzo spektakularnych i ogromnych protestów w obronie małżeństwa, rodziny, życia. One nie były nagłaśniane medialnie, dlatego może także w realiach polskich, chociażby dlatego, że no były oczywiście w tej minionej epoce, która takich rzeczy nie wydobywała. Ale proszę Państwa, mieliśmy do czynienia z manifestacjami na taką skalę, o jakiej możemy sobie w Polsce pomarzyć. Jeżeli setki tysięcy ludzi wyległy na ulicę Paryża i na kolanach modlono się na polach elizejskich z różańcami w dłoniach, to takie obrazy przemawiają.
I warto też o tym pamiętać, że Europa może nas także w tych czasach do czegoś inspirować. Ten wątek, który pan tutaj podniósł z niemieckimi, nazistowskimi czy hitlerowskimi obozami śmierci czy zagłady, to jest wątek bardzo ważny. Myśmy dyskutowali o nim na jednym z posiedzeń naszej sekcji Narodowej Rady Rozwoju, bo rzeczywiście te manipulacje językowe mają znaczenie ogromne. Nie chciałbym tutaj w tej chwili tego w sposób szczegółowy rozwijać, ale ma pan zupełną rację, że musimy całkowicie tępić, po prostu tępić w sposób bezwzględny fałszywe, zakłamane nazwy w postaci agresja nazistowska czy hitlerowska na Polskę, hitlerowskie obozy zagłady, okupacja nazistowska. Nie było czegoś takiego. Była agresja niemiecka na Polskę, były niemieckie obozy zagłady, była niemiecka okupacja i niemieckie zbrodnie wojenne. W przeciwnym wypadku no po prostu mówimy o wymarłym narodzie nazistów, który pojawił się z kosmosu i gdzieś rozpłynął się także w kosmosie. Nie było narodu nazistów, nie jest też tożsame stwierdzenie, że ci Niemcy byli wyłącznie hitlerowcami. Nie wszyscy Niemcy biorący udział w wojnie i w okupacji i w zbrodniach byli hitlerowcami. Nie wszyscy byli też członkami NSDAP, a więc po prostu poprawnym określeniem rzeczywiście jest tutaj określenie przypisujące te złe czyny Niemcom, państwu niemieckiemu. I to jest rzeczywiście sprawa poprawna. Ostatnia kwestia, no, która też wymagałaby tutaj może szerokiego omówienia, ale właśnie pan zwraca uwagę no, na ogromny paradoks naszych czasów. Zapalenie papierosa staje się wykroczeniem, natomiast no, już właśnie stając na gruncie tematu, który podejmujemy, obrazoburstwo, bluźnierstwo, szydera z wartości religijnych być może są tolerowane, co pokazuje nam na paradoksy prawa i asymetryczność norm prawnych w naszym społeczeństwie. Prosimy Radio Maria, kolejny telefon. Halo. Prosimy. Halo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Ciebie. Teraz i zawsze. Ja dzwonię z Warszawy i takie mam doświadczenie właśnie. U nas bardzo dużo w tej Warszawie się dzieje, ale jak była ta tęcza pedofili na placu Świętego Zbawiciela przed samym kościołem, różnych sposobów używano i pisma do pani Gronkiewicz i wszystko, i była podpalana ta tęcza. Nic nie dawało. Była odbudowana i jak się jechało tramwajem, to naprawdę się czuło, że tam jest zło w tym miejscu. Ale zaczęły się gromadzić grupy ludzi, który przewodził misjonarz, wiem, że na imię miał Jerzy. I on będąc tam od 12 do 3, mała grupka ludzi, ale kto wracał z pracy, nieraz z zakupami, zatrzymywał się przy tej grupce i się coraz więcej ludzi zbierało i była modlitwa. I ta modlitwa dotąd trwała, aż tęcza zniknęła. I w taki jakiś sposób, że już więcej się nie pojawiła i wtedy ta grupa modlitewna z tym misjonarzem przenosiła się w inne miejsca. Tutaj ja na Mokotowie mieszkam niedaleko
jest muzeum i tam były też grupy modlitewne. I było powiedziane, że w tym miejscu był szpital, jak był, że ludzie ginęli w czasie wojny, walczyli za ojczyznę i był szpital, a później w tym miejscu było pobudowane muzeum. I tam w bardzo okropny sposób był zeszczony krzyż Pana Jezusa. I właśnie też w takich miejscach zbierały się grupy modlitewne i tak jak gdyby tą bronią modlitwy, tymi zdrowaśkami, co święty Maksymilian Kolbe strzelał do szatana, to i tu była taka walka z tym szatanem. I później jeszcze ja byłam